Dobry dzień, Tomasz Antoni Żak. Chcę Państwa dzisiaj zabrać do Francji. Oczywiście bez paszportów covidowych, bez żadnych problemów związanych z przejeżdżaniem granic, bez wszystkich zbędnych ceregieli. Chcę Państwa zabrać w miejsce, które stało się dla mnie w ostatnich latach niezwykle ważne. I myślę, że ono jest w ogóle ważne dla nas wszystkich, szczególnie dla ludzi wierzących. Ale żeby zabrać Państwa w tę podróż, to pewnie powinniśmy się zabezpieczyć od strony dźwięku i obrazu, aby nam nic nie umknęło. A za tę stronę naszej podróży oczywiście zawsze dba telewizja PCH24, o której wsparcie bardzo Państwa proszę. Październik roku ubiegłego. To byliśmy w zasadzie tuż przed drugą falą. Państwo wiecie, o jakich falach mówimy. Byliśmy przed drugą falą, a ja od ponad roku miałem zaplanowany wyjazd. Wyjazd niezwykły. Wyjazd, który ostatecznie doszedł do skutku i kiedy wróciliśmy z tej podróży, to mówiłem, że tak naprawdę to było tak troszkę między Scylą i Charybdą. Przemykaliśmy się przez puste lotniska, przemykaliśmy się pomiędzy różnymi policyjnymi stójkami. Przemykaliśmy się. I w ten sposób dotarliśmy do Lourdes. Dotarliśmy do miejsca, które jest uważane za najbardziej licznie odwiedzane przez osoby wierzące miejsce, sanktuarium na świecie. Odwiedzane, może to źle powiedzieć dzisiaj, było odwiedzane. Doświadczyłem tego już tam na wejściu. Lourdes było puste. Pozamykane sklepy, żaluzje, jakieś kartki wiszące na drzwiach. Puste okna hoteli. Przyjechaliśmy wieczorem, a więc już światła były i to wszystko takie w półmroku, ciemne. Gdzieniegdzie tylko światło. Ale przyjechaliśmy na tyle wcześnie, aby jeszcze móc zdążyć na 21, na zwyczajową od pokoleń pielgrzymkę świateł. Procesję świateł, która gdzieś tam z groty massabejskiej wędruje wraz z modlitwami. Tam, z tego miejsca objawień, gdzie mała Bernadetka miała szczęście spotkać Matkę Bożą, niepokalaną. No i była ta procesja, ale jakże skromna. Tysiące ludzi, które kiedyś tutaj przybywały, dziesiątki tysięcy, a teraz może 100 osób. I zaraz wieczorem informacja, że od następnego dnia Francja wprowadza godzinę policyjną. Godzinę policyjną, która zaczyna się zdecydowanie przed 21. A w związku z powyższym wszelkie procesje zostaną odwołane. Tak się złożyło, że była to prawdopodobnie ostatnia procesja i myśmy jej jeszcze dotknęli swoimi emocjami. Miejsce objawień. Niezwykłe miejsce, ale ja tak naprawdę chyba nie o tym. Ja chyba o czymś innym. Grota jest blisko rzeki. Nad grotą nabudowano jedną świątynię, drugą, trzecią, bazylika różańcowa. Ale wyżej, ta skała pnie się wyżej i wyżej. Po francusku esplugé, tak się nazywa ten masyw skalny, o którym mówię. I tam powyżej bazyliki wchodzi się
w bardzo stromą ścieżkę. Na początku tej ścieżki mamy figurę anioła, białą figurę anioła, która ręką wskazuje drogę dalej. Wskazuje drogę i mówi: idź dalej. Idź dalej. I ten anioł, który otwiera tą drogę, mówi do nas coś bardzo ważnego, coś niezwykle ważnego. On mówi do nas napisem, który ta figura w sobie posiada, który przy niej jest tam w tej obudowie, która tego anioła otacza, jest wyrzezany. W krzyżu zbawienie. To jest początek drogi krzyżowej w Lourdes. Niezwykłej drogi krzyżowej, która powstała na początku XX wieku. Wykonano gigantyczną pracę, aby to zrobić. Wykonano ogrom pracy, aby ta ścieżka pnąca się zakosami, czasami nawet bardzo stromo do góry, mogła powstać. Wędrowanie tą ścieżką po tej naturalnej drodze męki pańskiej, naturalnej choćby przez wysiłek pielgrzyma, osoby mydlącej się, robi wrażenie. Trafia do wnętrza naszego. Można się zadyszeć. Można. I kolejne stacje, które wtedy powstały, dokładnie 1903 rok. Wszystko wykonał rumuński emigrant, który osiadł we Francji. To był taki okres we Francji, że coś się działo, coś buzowało w ludziach. Ludzie wracali do wiary. Początek XX wieku w tej Francji przetrzebionej rewolucyjnie, w tej Francji rodziły się niezwykłe dzieła. I jednym z tych dzieł jest ta droga krzyżowa, ułożona z ponad 100 figur pogrupowanych w kolejne stacje drogi krzyżowej, figur zrobionych z patynowanego żelaza o troszeczkę nadnaturalnej wysokości, mniej więcej dwumetrowe są te figury. Są i mniejsze, bo pojawiają się też tam figury dzieci. I te figury tworzą te poszczególne grupy stacji drogi krzyżowej. Wszystko zaczyna się, a w zasadzie pierwszą stację poprzedza coś niezwykłego, co odsyła nas do Rzymu. Poprzedzają schody, święte schody, refleks tych słynnych schodów, które są w Rzymie, na Palatynie, tych słynnych schodów, po których Chrystus wchodził do Piłata na sąd. I dzisiaj pielgrzymi na kolanach wchodzą na te schody, modlą się i patrzą na sąd nad Chrystusem. Patrzą na tą pierwszą stację. Mają czas, aby wpatrzeć się w poszczególne twarze. Te figury są niezwykłe, drodzy Państwo. W tych figurach jest życie. W tych figurach jest wszystko. Oczy, napięte mięśnie, żyły, palce pozakrzywiane, twarze, każda z innym wyrazem. I co ciekawe, już tam dowiadujemy się, jacy bohaterowie lub antybohaterowie drogi krzyżowej Chrystusa będą nam towarzyszyć aż do końca. Oni się będą powtarzać w kolejnych stacjach. Oni będą wędrowali razem z nami. I ci rzymscy żołnierze, którzy wydają się być tylko wykonującymi swoje zadanie, któreś z kolejnych zadań, któryś kolejny ukrzyżowany, którego się prowadzi wedle rozkazu. Ale nie tylko oni tam są. Tam są i ci, którzy krzyczeli, aby wybrać Barabasza. Oni towarzyszą Chrystusowi i kolejnym stacjom. Widzimy powtarzające się, wykrzywione grymasem twarze Żydów. Widzimy twarze pełne nienawiści. Widzimy ręce, które są jak szpony, w których tych twarzach, w tych sylwetkach widać radość i satysfakcję. Wredną radość z tego, że mogą
tego, którego znienawidzili, zniszczyć, sponiewierać, zabić. I tak idziemy, stacja po stacji, coraz wyżej i wyżej. Towarzyszy nam las, to wzgórze, idziemy coraz wyżej, kolejne stacje. Chrystus spotyka matkę swoją, Chrystus spotyka niewiasty płaczące, Chrystus upada pod krzyżem i w końcu ta stacja, która mną wstrząsnęła chyba najbardziej. Chrystus do krzyża przybity. Stacja 11, zlokalizowana na zakręcie tej idącej w górę ścieżki. Od tej stacji tam już widać dalej szczyt Golgoty, ale tutaj go przybijają do krzyża. W zasadzie słyszę dźwięk tych młotków, jak zapisała to po swoich objawieniach błogosławiona Maria Katarzyna Emerich, było ich 36. 36 uderzeń młotka. 36. I wtedy po raz pierwszy oderwałem wzrok, popatrzyłem w lewo. Tu się otwierała przestrzeń. I wiecie Państwo, co zobaczyłem? Daleko w perspektywie doliny zobaczyłem białe szczyty Pirenejów, ośnieżone. Tu go przybijają do krzyża, a tam jest światło. To już ostatnia chwila, kiedy szatan wygrywał. Już bardzo blisko do momentu, w którym przegra zupełnie, w którym Chrystus będzie mógł dać nam wolność od grzechu. Oczywiście to od nas zależy. I potem Golgota, potem pieta, Chrystusa zdejmują z krzyża, czyli Matka Boża przyjmuje go na swe kolana, trzyma w ramionach, a potem ostatnia, 14 stacja, która jest swoistą puentą. Do tej stacji schodzi się już z góry, nawet daleko. Schodzi się z góry, tak jakby się schodziło z ciałem Chrystusa gdzieś do grobu. I ta stacja jest zorganizowana przy pionowej skale, w której jest pęknięcie, czarna dziura i figury te towarzyszące Chrystusowi wnoszą jego ciało do tej dziury. I widać płaczącą matkę, grób Chrystusa. Lourdes, droga krzyżowa niedaleko groty objawienia. To wszystko się z sobą łączy. I to wszystko tak naprawdę jest po to, abyśmy mieli siłę poprzez naszą wiarę.